Dzień dobry Państwu, witam na kolejnym wykładzie z przedmiotu zaawansowane przetwarzanie obrazów. No i tak jak tutaj mamy w zwyczaju ostatnio, będziemy sobie omawiać kolejne zagadnienia obejmujące kolejne dziedziny, kolejne obszary zastosowań, kolejne metody użycia konwolucyjnych sieci neuronowych głównie, generalnie sieci neuronowych, algorytmów uczenia maszynowego do przetwarzania obrazów w najróżniejszych formach. No i tematem dzisiejszego wykładu, jak widać na slajdzie, jest uczenie metryczne i autoencodery. No, po angielsku nazywa się to metric learning, po polsku uczenie metryczne, no, uczenie metryk, tak, czy uczenie miar. Dlaczego tak to się nazywa? Mam nadzieję, że w toku naszego wykładu zostanie to wyjaśnione i nie będzie już tutaj wątpliwości do tego, dlaczego tak właśnie jest. Ok, czyli... Uczenie metryczne to jest czymś innym niż standardowe uczenie. I na czym to wszystko polega? Tak? Czym jest uczenie metryczne, tudzież uczenie metric learning po angielsku? Celem uczenia metrycznego nie jest to, o czym się uczyliśmy na poprzednich wykładach. Nie jest na przykład rozpoznanie, co mamy na obrazie, ani wykrycie obiektu, przyporządkowanie go do jakiejś określonej klasy, ani nawet segmentacja. Chodzi o określenie podobieństwa pewnych rzeczy, które są zapisane w danych obrazowych. I to jest właśnie cel uczenia metrycznego. Musimy określić podobieństwo. My się będziemy skupiać oczywiście na podobieństwie obrazów, no bo jest to wykład zaawansowanego przetworzenia obrazów, natomiast oczywiście nie tylko do obrazów można to wykorzystać, tak? Oczywiście i do tej dziedziny, tak, jeżeli chodzi o przetwarzanie obrazów, wkroczyły konwolucyjne sieci neuronowe. Podobnie jak w innych dziedzinach umożliwiło to uzyskanie nieosiągalnych do tej pory wyników, jeżeli chodzi o metryki związane z tym, do czego uczenie metryczne jest wykorzystywane, a do czego jest wykorzystywane, oczywiście też sobie powiemy. I to uczenie jest oparte na jakąś metrykę albo miarę, tak? Metric po angielsku. Stąd też pewnie jakaś tam nazwa. I ta metryka jest jakąś tam miarą podobieństwa próbek, tak? Czyli na wejście naszej sieci neuronowej podajemy próbkę i coś tam sobie liczymy. Na wyjściu, tak, otrzymujemy jakiś wynik, później podajemy na wejście kolejną próbkę. No i jakby z relacji wzajemnej tego, co uzyskaliśmy na wyjściu sieci neuronowej, dla tych dwóch różnych próbek, no, liczymy jakoś, jak one są podobne, tak? No i celem uczenia metrycznego, generalnie tym świętym gralem, który chcemy osiągnąć, jest to, aby w jakiejś przestrzeni próbki, które są do siebie podobne, znalazły się możliwie blisko siebie, a próbki, które są różne, możliwie daleko od siebie. I tą odległość właśnie mierzymy tym, co tutaj napisaliśmy, czyli tą metryką. Tak? Ta metryka służy nam do pomiaru odległości i do określenia tego, czy ten cel naszego uczenia osiągamy, czy zbliżamy się do tego, że, no, że nasza sieć sprawuje się coraz lepiej, czy wręcz przeciwnie. Także to jest właśnie cel uczenia. No i początkowo wygląda to tak, że mamy do czynienia z jakimś zupełnie nieuporządkowanym zbiorem danych. Tak, nasze próbki, nasze obrazy obejmują bardzo, bardzo wiele różnych przykładów rzeczy, które tam gdzieś na nich są, tak? I one są zupełnie wymieszane, tak? Naszym tutaj miarą odległości, no, przyjmijmy na początek coś takiego zupełnie intuicyjnego i łatwego do interpretacji, czyli normalna odległość Euklidesowa, tak? Czyli odległość próbki jednej od próbki drugiej, normalnie w jakiejś takiej przestrzeni, która ma ileś wymiarów, tak? Naszym celem jest zminimalizowanie odległości próbek podobnych, tak? Czyli jeżeli próbki są do siebie podobne, czyli są na przykład zielonymi trójkącikami, tak jak te dwa, to one w wyniku jakiegoś tam uczenia, tak? Czy na przykład w procesie aktualizacji wag sieci neuronowych właśnie sieci, powinny w wyniku tego uczenia się do siebie zbliżyć, tak? Jeden i drugi trójkącik się przesuwa tak, że ta odległość tutaj maleje, tak? Na początku jest duża, no bo jest aż taka, w procesie uczenia
tutaj uzyskujemy to, że ta odległość się nam zmniejsza. Z kolei dualnie do tego, czy jakoś tam komplementarnie, maksymalizujemy odległość od siebie próbek, które są różne, tak? Czyli tutaj mamy różne figury, jeszcze do tego w różnych kolorach, różnych kształtach, no i one są na początku jakieś tam niewielkie odległości stosunkowo, tak? A w procesie uczenia oczekiwalibyśmy, że one się od siebie odsuną. Oczywiście to przedstawienie tutaj jest bardzo schematyczne, bardzo uproszczone, natomiast myślę, że dobrze obrazuje to, co się rzeczywiście w uczeniu metrycznym dzieje. I ostatecznym celem, na przykład jaki osiągamy, jest to, że te próbki, które na początku były w takim zupełnie nieuporządkowanym, pomieszanym zbiorze, po wyliczeniu tej metryki, tak, zgodnie z określeniem tej odległości, ostatecznie znajdują się w jakichś takich skupiskach, klastrach, grupach, tak? I niebieskie prostokąciki są w jednym, zielone trójkąty w drugim skupisku, tak? I czerwone, znaczy tam pomarańczowe pięciokąty są jeszcze inne. Właśnie gdybyśmy tutaj zakończyli proces uczenia, no to na takiej dwuwymiarowej przestrzeni tak by to wyglądało. No dobrze, no to sobie powiedzieliśmy teoretycznie, jak to działa, jak to wygląda i jakie są tego zasady, natomiast może trudniej sobie wyobrazić, dlaczego to jest w ogóle przydatne, tak? No takim najbardziej zaawansowanym, jeżeli chodzi o prowadzone badania i jakby najchętniej wykorzystywanym chyba aplikacją, tak, jeżeli chodzi o uczenie metryczne, jest rozpoznawanie twarzy. Jest bardzo, bardzo silnie rozwijająca się branża. Generalnie z wielu powodów to rozpoznawanie twarzy jest jakoś tam kuszące. Podejrzewam, że w aplikacjach z zakresu bezpieczeństwa leży po prostu bardzo dużo pieniędzy, które ma do wydania wojsko, jakieś agencje rządowe, państwa itd., itd. I dokładne rozpoznawanie twarzy no jest jakimś tam świętym gralem, dokładne, niezawodne rozpoznawanie twarzy. Co jeszcze mamy tutaj, tak? Mamy rozpoznawanie miejsc, czyli z punktu widzenia jakichś takich robotycznych czy pojazdów autonomicznych, czy jakiejś takiej lokalizacji, nawet tym zwykłym pojazdem, tak? Tutaj są takie zdjęcia, które akurat pochodzą z kolei, bo jeden z większych zbiorów danych, jakichś takich bardziej znanych, wykorzystywanych zbiorów danych, to jest zbiór Nordland i on właśnie jest zgromadzony przez cztery różne pory roku w takiej aplikacji kolejowej, tak? To jest po prostu pociąg, który sobie jedzie i jest z tego bardzo długie nagranie. No i celem jest właśnie tutaj wyszukiwanie tego samego miejsca na obrazach, które są na przykład z różnych pór roku. I właśnie rozpoznawanie miejsc to jest też taka aplikacja, która na przykład no w tym takim frameworku, w tym takim schemacie uczenia metrycznego się bardzo dobrze sprawdza, tak? Czyli mamy tutaj jakieś miejsce, no i mamy je ponownie rozpoznać, tak? Widzimy, że to jest to samo miejsce, ten krzaczek tutaj w tym miejscu się również pojawia, tak? A tutaj w innej porze roku ten krzaczek to ma nawet liście. Po prostu dajemy jakieś zapytanie, mamy jakiś wielki zbiór danych, no i na podstawie tego zapytania jesteśmy sobie w stanie oczywiście w idealnym przypadku te dwie klatki wyodrębnić jako aha, to są te, które są podobne i jest fajnie. Podobnie robilibyśmy właśnie ze zdjęciem twarzy, tak? Jeżeli mamy zbiór danych jakichś tam osób, tak, to podobnie chcielibyśmy na przykład znaleźć osoby, które są podobne w tej bazie, czyli po prostu są tej samej tożsamości, ostatecznie doprowadzają do tego, że mówimy, że to jest Jan Kowalski albo Anna Wiśniewska, tak? Kolejne zastosowanie to jest reidentyfikacja czy osób, czy pojazdów. Jak widzimy tutaj osoby, tak, w bardzo różnych pozach, pozycjach zarejestrowane no, z różnych widoków kamery. Natomiast widać, że w tych kolumnach poszczególnych znajdują się te same osoby, tak, mimo że one jakoś tak no, co do wyglądu mogą się zmienić, bo na przykład ktoś stoi pod innym kątem, na jakimś zdjęciu widać mu plecaka, na innym nie. Ktoś ma tutaj na przykład koszulkę w paski, czy koszulę w paski. No i gdybyśmy zrobili tej samej osobie zdjęcie z tyłu, to pewnie byśmy jej nie zobaczyli. Generalnie chodzi o to, żeby rozpoznać, że to jest ta sama osoba, tak? No, o ile w przypadku rozpoznawania twarzy możemy mieć do
czynienia z jakimiś tam zarzutami, że może to nie jest jakieś tam aplikacja, która szanuje prywatność, tak? To w reidentyfikacji nie przyporządkujemy tożsamości, tylko stwierdzamy, ok, to jest ta sama osoba, która gdzieś tam przeszła, tak? Podobnie mamy w przypadku samochodów, tak? Tu mamy z kolei właśnie taką kolumnę zapytania i kolumnę najbliższych sąsiadów, czy najlepiej pasujących samochodów, które gdzieś tam z bazy danych zostały wyciągnięte jako podobne. Czyli na przykład jak mamy, no nie wiem, uciekającego kogoś sobie po mieście, no i on mógł skręcić w 3 czy 4 różne kierunki na każdym skrzyżowaniu. Gdybyśmy mieli kamery na skrzyżowaniach, moglibyśmy powiedzieć, że ten zielony samochód tak najpierw pojechał prosto, a potem na kolejnym skrzyżowaniu skręcił w lewo, a potem na kolejnym skręcił w prawo i tak dalej, i tak dalej. Po prostu musimy tylko rozpoznać, że to jest ten sam, tak? Nie musimy rozpoznać, że to jest zielony tam, nie wiem, Opel Corsa o jakimś tam numerze rejestracyjnym zarejestrowany na kogoś. Kolejna rzecz. Tutaj mamy z kolei wyszukiwanie obrazem. Identyfikacja obrazów, które są podobne. Tutaj widać też tak, że mamy taki schemat, że mamy zapytanie i zwracanych najbliższych iluś tam sąsiadów, tak? Czy najbliższych iluś tam najbardziej podobnych obrazów. No i na podobnej zasadzie na przykład działają wyszukiwarki internetowe, gdzie mamy wyszukiwanie obrazem, tak? Możemy też gdzieś tam pewnie w jakichś tam dużych bazach stokowych zdjęć sobie wyszukać coś podobnego albo wyszukać zdjęcia na temat, tak? To się nie odbywa tekstowo tak jak kiedyś, tylko coraz bardziej stopniowo to wyszukiwanie obrazem jest coraz bardziej zaawansowane i, no, i sprawuje się coraz lepiej. Jeżeli ktoś miał okazję wyszukiwać z jakąś taką w miarę zaawansowaną wyszukiwarką, to wie, że to naprawdę działa nieźle. Oczywiście, tak jak zostało wcześniej wspomniane, mówiliśmy sobie o uczeniu metrycznym do obrazów, ale to nie musi być do obrazów ograniczone, tak? Podobnie na zasadzie podobieństwa możemy identyfikować, czy mówi jakaś tam osoba, tak? Czyli po prostu identyfikacja głosu osoby mówiącej, czy mówi osoba o danej tożsamości, czy mówi osoba 1, 2, czy 3, czy 4. Są takie systemy, które dokonują automatycznej transkrypcji tekstu i one są w stanie podzielić ten tekst na osoby mówiące, tak? Że osoba pierwsza mówi to, osoba druga mówi to i tak rozpisać dialog i między innymi na podobnych zasadach się to odbywa w tych systemach. Identyfikacja stylu pisania, tak? Jeżeli jakiś pisarz coś napisał, ma jakiś swój charakterystyczny i specyficzny styl, to można go też po tym stylu rozpoznać. Można zidentyfikować, czy nie wiem, czy ktoś napisał tekst z pogróżkami albo przypisywane mu inne dzieło. No, przypatrując się temu stylowi, zobaczyć, czy ten styl w ogóle przypomina jakieś wcześniejsze dzieła, jeżeli tylko nimi dysponujemy. Mamy analizę sentymentu, tak? Czyli wydźwięku tekstu. Czyli na przykład pozytywne, negatywne, czy na przykład neutralne recenzje. To jest takim świętym graalem oczywiście firm, które się zajmują jakimiś sprzedażami, jakimiś ocenami i tak dalej, żeby móc automatycznie, bez konieczności czytania na podstawie tylko i wyłącznie automatycznej analizy tekstu coś tam z tego tekstu wyciągnąć, tak? Czy to są pozytywne oceny, czy nie. Nie zawsze są gwiazdki. Dla danych 3D, tak, bo nie tylko dla obrazów, ale możemy mieć też chmury punktów, możemy, tak jak w obrazach 2D wyszukujemy obrazem, tak samo możemy wyszukiwać kształtem, czyli mamy jakieś tam różnie reprezentowane dane trójwymiarowe i możemy sobie wyszukiwać tym kształtem. Możemy też tak samo jak sobie znajdujemy, czy identyfikujemy podobne osoby na podstawie obrazu, zidentyfikować je też na podstawie kształtu, na przykład kształtu twarzy, tak jak to ma miejsce w tych nowszych telefonach komórkowych, tak, które już mają odpowiednie czujniki i są w nie wyposażone i one mogą być jakąś tam podstawą do identyfikacji użytkownika i logowania, czy wykonywania pewnych czynności, które wymagają potwierdzenia, tak? No jest też cała ta gałąź biometrii. Mówiliśmy sobie już o rozpoznawaniu twarzy, które się wydaje w tym kontekście i w kontekście obrazów dość oczywiste, ale mam jeszcze całe przetwarzanie obrazów biomedycznych, tak? Na przykład elektroencefalografów, po które możemy rozpoznać osoby i tak dalej, tak? Czy jakichś tam najróżniejszych cech osobniczych.
No dobrze. Teraz może od technicznej strony, tak? Powiedzieliśmy sobie, że sieci neuronowe, takie do rozpoznawania, jak na przykład pokazane tutaj na obrazku ResNet, tworzą pewną zredukowaną, pewien zredukowany, tak, do najważniejszych cech opis tego, co się znajduje na obrazie, tak? I później, jak już stworzą ten opis, tworząc hierarchię cech, które ostatecznie coraz bardziej reprezentują poszczególne klasy obiektów, na końcu wszystkiego podłączamy sobie jakąś taką warstwę do klasyfikacji, na przykład warstwę w pełni połączoną w tym przypadku, tak, dla tysiąca różnych przykładów, tak, bo to było to uczone na ImageNecie z tysiącem klas. No to, że tworzymy tutaj pewną reprezentację, tak, czyli tak naprawdę kodujemy sobie to, co podajemy na wyjście sieci, w jakiejś takiej innej postaci, tak, w postaci tego, co wchodzi na warstwę w pełni połączoną, bo tak naprawdę warstwa w pełni połączona pełni rolę klasyfikatora, a no ostatecznie na podstawie tego wektora cech, który się gdzieś tutaj za warstwą average pooling znajduje, dokonuje klasyfikacji. To skoro sieci neuronowe tak naprawdę warstwa po warstwie budują jakąś reprezentację tego, co widzą na obrazie, który podamy na wejście, możemy ten fakt wykorzystać, tak? Możemy ten fakt wykorzystać do tego, że tworzymy sobie jakiś deskryptor, tak? Deskryptor, który po prostu jest wektorem, który opisuje nam coś. Coś, czego obraz podajemy na wejście, i to jest nasz deskryptor, tak? Tak? Desk oznaczony. I to jest nasz deskryptor, który nam opisuje to, co mamy na obrazie, tak? Jak to robimy, tak? Mamy jakiś rozmiar deskryptora D, tak? W związku z tym całość będzie miała D elementów. Tutaj mamy ostatecznie jakieś tam dwie warstwy w pełni połączone, tak? Pierwsza ma taką długość, jaką długość ma mieć nasz, powiedzmy, docelowy deskryptor, a tutaj mamy jakąś dodatkową warstwę w pełni połączoną, która służy nam do takiego uczenia, no, w tym reżimie uczenia nadzorowanego z podziałem na jakąś tam liczbę klas, tak? No i ostatecznie gdzieś tutaj w środku okazuje się, że nie wykorzystujemy wtedy tej ostatniej warstwy. Wyciągamy sobie ten deskryptor, który ma formę po prostu takiego wektora wartości. Normalizujemy jakąś normą L2, tak, bo tutaj niekoniecznie musi to wszystko być ładnie przeskalowane, ale znormalizujemy to sobie tą normą L2. No i ostatecznie uzyskujemy jakiś taki wektor w D wymiarowej przestrzeni, tak, bo jeżeli mamy D elementów deskryptora, tak, to ostatecznie mamy D wymiarową przestrzeń. Ten deskryptor jest w zasadzie opisem, reprezentacją naszego przedmiotu, którą podajemy tutaj na wejście. Trzymając się tego przykładu twarzy, tak, jeżeli uczymy sieć neuronową klasyfikować osoby, no to ta sieć neuronowa, mając jakąś funkcję kosztu, ona jest na tyle sprytna, że korzystając z tej funkcji kosztu i korzystając z tego, że no właśnie ma gdzieś tam na wyjściu to zadanie, że ma zaklasyfikować osoby do iluś klas, ona się w sposób niejawny, tak, bo to nie występuje na wyjściu, tylko gdzieś tam na tej przedostatniej warstwie, uczy się tej pożytecznej reprezentacji, tak, w postaci wektora cech. No ta pożyteczna reprezentacja jest na początku ukryta, ona w procesie uczenia nie jest dostępna. Co jest zaletą? Że taki wektor cech może opisywać dowolną osobę, nie tylko taką, której tożsamość znajdziemy w bazie. Bo jeżeli mamy bazę 1000 osób, chcielibyśmy sobie wprowadzić osobę 1001, to jeżeli byśmy sformułowali to nasze zadanie tak, że jest to zadanie klasyfikacji, musielibyśmy wyrzucić to wszystko, co tu jest, wydłużyć tę ostatnią warstwę o jej długość, tak, plus 1, no bo wprowadzamy dodatkową klasę, no i jeszcze raz wszystko przeuczyć, tak, pewnie nie od zera, ale jednak mimo wszystko przeuczyć, tak, a jak przyjdzie 5 osób, to potem 5, a jak ktoś odejdzie z pracy, to znów to przyciąć. No jak się łatwo domyślać, jest to zadanie, które nie jest specjalnie wdzięczne,
I takiego użytkowego punktu widzenia jest to bardzo, bardzo niepożądana cecha, tak? Natomiast dysponując tym deskryptorem dest, tak, który tutaj mamy na slajdzie, możemy opisać dowolną osobę, tak? Nie tylko taką, której tożsamość znajduje się w bazie. Czyli jak na przykład uczymy to na tym 1000 osób, przyjdzie nam osoba 1001 i ona pokaże swoje zdjęcie tej naszej sieci neuronowej, to ta sieć neuronowa wygeneruje jakiś opis, tak? I teraz, jeżeli ta osoba zrobi sobie drugie zdjęcie, trzecie zdjęcie, czwarte zdjęcie, to wygenerowany wektor, który opisuje te zdjęcia, po angielsku te wektory mają taką nazwę, że to się nazywa embeddings, tak? Embedding, czyli wektor opisujący, no, dla tej samej osoby powinien być z grubsza taki sam, tak? I badając odległość tego wektora, tylko i wyłącznie, już nie obrazu, tylko tego wektora, możemy sprawdzić podobieństwo do dowolnej osoby w bazie, pod warunkiem, że wcześniej zebraliśmy wektory właśnie opisujące dla wszystkich innych osób, które się w tej bazie znajdują. Ten wektor opisujący jest krótszy niż wektor surowych danych obrazowych, tak? Ponieważ no, te obrazy, które podajemy do sieci neuronowych, one mają rozmiar tam 200 kilkadziesiąt, a 300 powiedzmy pikseli, tak? Na każdy bok. No to jest wiele, wiele, wiele dziesiątek, setek, tysięcy pikseli, tak? A taki wektor embedding może mieć na przykład 128 bajtów, 512 bajtów. Te wektory deskryptorów, tak? Wektory opisujące, one są zwykle no, nie dłuższe niż 1000 elementów, tak? Więc tak naprawdę dysponując wektorem 1000 wartości, jesteśmy w stanie już dopasować osoby do siebie podobne, jeżeli wcześniej one były w bazie, tak? Czyli zebraliśmy te wektory dla tych osób, możemy je porównać do dowolnej osoby w bazie. No i po pierwsze to, a po drugie przechowywanie takich wektorów, tak? Gdzie jednej osobie odpowiada powiedzmy 1000 wartości, a nie obrazek, jest dużo bardziej oszczędne i porównywanie takich wektorów jest dość proste, bo musimy tylko obliczyć jakąś metryką ich wzajemną odległość, tak? Czyli jest to naprawdę bardzo, 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 bardzo proste, tak? Czyli co? No, uczenie przebiega standardowo, tak jak uczenie do rozpoznawania, tak? Tak jak sobie mówiliśmy, mamy tu 1000 osób i coś tam uczymy. Ta sieć uczy się tych wewnętrznych reprezentacji, które są użyteczne ze względu na to, że gdzieś tam ten klasyfikator musi się później douczyć, jak te osoby rozróżniać, czyli musi tworzyć jakąś taką różnicującą reprezentację pośrednią, która jest złożona z tych cech, które są gdzieś tam na wyższym poziomie hierarchii. Po nauczeniu ostatnią warstwą sieci po prostu odcinamy. Nas interesuje tylko ten wektor embedding, tak, ten wektor opisujący, czyli to wszystko tutaj sobie wyrzucamy i nasza sieć jest tak naprawdę enkoderem z obrazu na wektor opisujący, a już nie klasyfikatorem, tak? I samo rozpoznawanie, no właśnie, okazuje się, że nawet gdybyśmy tam douczali te sieci, tak, dodawali kolejne osoby, to nie będzie takie skuteczne jak rozpoznawanie przez porównywanie deskryptora. W związku z tym to porównywanie deskryptora zdecydowanie jest lepszym podejściem, tak? Ono ma bardzo dobre właściwości użytkowe, bo łatwiej takie deskryptory porównywać, łatwiej je przechowywać. Nie trzeba ich wiele razy aktualizować, tak? Jeżeli dodajemy do bazy kolejne osoby, tak? Nie trzeba sieci przeuczać, wystarczy policzyć już nauczoną siecią deskryptor. No i do tego jeszcze jest to bardziej dokładne, więc w zasadzie w porównaniu do takiego podejścia z rozpoznawaniem, gdzie byśmy każdą osobę traktowali jako jedną klasę, no jest to zdecydowanie preferowane rozwiązanie, tak? Zwykle jako wzorzec, czyli to, do czego porównujemy, tak, to, co umieszczamy powiedzmy w bazie osób, to jest jakiś tam uśredniony opis osoby. Na przykład robi się komuś tam 5 zdjęć, 10 zdjęć, zostanie wygenerowanych 5 lub 10 wektorów, później ten wektor się uśrednia normalnie w tej przestrzeni, w której on jest określony, tak, i to traktuje jako wzorzec. Czasami się szuka też odległości do jakiegoś tam ewentualnie najbliższego zbioru z tych 5 czy 10. No generalnie cokolwiek działa lepiej, tak, cokolwiek jest wygodniejsze,
Ale zasada, tak, ta najważniejsza jest taka sama, tak? Kodujemy obraz do wektora opisującego i dopiero ten wektor opisujący służy nam do rozpoznawania osób, nie proces klasyfikacji. Także taka jest istota, jeżeli chodzi o rozpoznawanie twarzy, rozpoznawanie obrazów i, no i najwiele innych zastosowań. Tak, podobny sposób rozpoznajemy miejsca i tak dalej, i tak dalej. I to można zrobić już nawet za pomocą tego mechanizmu, który my poznaliśmy, tak? Gdybyśmy sobie wyuczyli normalną sieć neuronową do klasyfikacji, odcięli ostatnią warstwę i pobierali ten wektor, który w tym momencie staje się wektorem wyjściowym, to te embeddingi już są całkiem niezłe, tak? Natomiast powiemy sobie, co można zrobić, żeby było jeszcze lepiej, tak? Okazuje się, że ze względu na to, jak to działa, tak jak działa to przyporządkowanie istotnych cech do tej przedostatniej warstwy sieci neuronowej dla celów klasyfikacji lepiej niż odległość euklidesową, tak, która generalnie wskazałaby nam jakieś tam środki tych klastrów tutaj, tak, gdzieś tam geometryczne środki tutaj i one są w różnym stopniu porozrzucane, mają różną wariancję, tak. Lepiej zastosować tak zwaną odległość kosinusową. Odległość kosinusowa, jak widać, jest to po prostu kąt między sprowadzonymi do jakiejś tam jednostkowej długości wektorami, tak? No i widać, dlaczego w tym przypadku to się sprawdzi lepiej, tak? Jest lepszą miarą tego, która klasa jest najbliższą tej naszej, którą chcemy gdzieś tam w tej bazie znaleźć, tak? Jakby wyniki przynależące do poszczególnych klas, tak, to jest akurat dla zbioru mnist wyznaczone. Widać, że są cyferki od 0 do 9, tak. Po zrzutowaniu ich na jakąś taką mniejszą liczbę wymiarów okazuje się, że tworzą takiego, no, nie wiem, jak to nazwać, kwiatka, tak, w wielu wymiarach. Po zrzutowaniu na dwa wymiary właśnie mamy ten kwiatek. No i jakby ten rozrzut tych płatków jest różny, tak? Tutaj mamy dość duże skupisko dla takiej cyferki 1. No widać, że 1 jest względnie jednolite, natomiast to, jak ludzie piszą 8, no jest mniej jednolite, tak? Ten pomarańczowy kolor tutaj. Tak samo różnie widać piszą 9, no ale generalnie wykorzystując odległość kosinusową uzyskujemy pewniejsze wyniki, pewniejsze przyporządkowanie do zbioru, który odpowiada naszej wejściowej próbce, niż stosując taką normalną odległość euklidesową, tak? To jest efekt uboczny stosowania tej entropii krzyżowej do uczenia, tak? To, że po zrzutowaniu do mniejszej liczby wymiarów te nasze próbki w przestrzeni się jakoś tak rozkładają, tak? No i tak, i w związku z tym ta odległość kosinusowa tutaj jest lepsza, tak? I to jest taka rzecz, którą w zasadzie możemy od razu zastosować. Uczymy dokładnie tak samo ucinamy ostatnią warstwę, natomiast zamiast odległości euklidesowej do obliczenia podobieństwa próbek korzystamy z tego. I to jest wszystko, tak? Także to jest taka praktyczna porada, ale okazuje się, że można te rzeczy zrobić jeszcze lepiej, tak? No i tutaj chodzi generalnie o to, że by zamiast tego uczenia za pomocą naszej krzyżowej entropii, tak, zastosować jakieś inne kryteria, tak. Pierwszym, które sobie mówimy, które jest takie dość sławne i znane, jest trójkowa funkcja kosztu, po angielsku triplet loss, tak. I jak to działa, tak? Danymi wejściowymi do procesu uczenia są trzy próbki. Obraz nasz wzorcowy, tak? Czyli to jakiś tam obraz, tak? Osoby, którą gdzieś tam wyciągamy z bazy. No osoby albo miejsca, tu akurat mamy osobę. Obraz, który jest podobny, czyli pozytyw. I obraz, który jest niepodobny, czyli negatyw, tak? Czyli tu mamy anchor, czyli ten nasz obraz wzorcowy. Tu jest pozytyw, czyli obraz tej samej osoby. A tu jest negatyw, czyli obraz innej osoby, tak? I uczymy te sieci, tak naprawdę uczymy jedną sieć, bo wagi są współdzielone, są tutaj oznaczone jako 3, natomiast
to widać, tak, że shared weights, czyli te wagi są współdzielone między tymi trzema sieciami, one są co do konstrukcji dokładnie takie same, generować możliwie podobny opis, czyli możliwie podobny ten wektor embeddings dla osób, które są podobne i możliwie niepodobny, czy możliwie różny wektor dla obrazów, które są różne od naszej tej próbki Anchor, tak? Czyli embedding wygenerowany dla osoby negative powinien być możliwie różny od tego wygenerowanego dla osoby Anchor, a embedding wygenerowany dla tej próbki positive powinien być możliwie blisko tego wygenerowanego dla próbki Anchor, tak? Jest to zgodne z tym, co sobie mówiliśmy na tych pierwszych slajdach, także jakimś tam nadrzędnym celem uczenia metrycznego, czy uczenia metryki, czy po angielsku metric learning jest to, żeby próbki podobne do siebie w jakiejś przestrzeni znalazły się blisko, a niepodobne no, możliwie daleko. I tutaj jest przedstawione to, co zostało powiedziane w postaci takiego schematu, tak? Mamy anchor, czyli ten niebieski punkcik, negatyw, który leży blisko, tak? I pozytyw, który leży względnie wysoko na początku procesu, ale w miarę, czy w momencie, kiedy ten proces uczenia zajdzie, próbka pozytywna jest już bliżej, negatywna znajduje się dalej. To wszystko dzieje się dzięki wykorzystaniu pewnej specyficznej właśnie funkcji kosztu, no właśnie tej triplet loss, czyli trójkowej funkcji kosztu, której matematyczna postać wygląda następująco. Te cyferki, tak, tutaj, znaczy cyferki, literki, tak, A, P, J oznaczają odpowiednio anchor, pozytyw, negatyw. No i widać, że nie jest to jakoś złożone, tak. Tutaj mamy odległość, czy kwadrat odległości próbki pozytywnej od tej wzorcowej, od tej próbki anchor, tak, tu z kolei to samo dla próbki negatywnej. Jakiś taki tajemniczy współczynnik alfa, który nazywamy marginesem, tak? Okej, okay, no mówiliśmy sobie o tych odległościach i na tym schemacie widzimy, co to znaczy jakby, tak? No i teraz tak, jeżeli odległość od A do P, czyli od tego naszego wzorca anchor do próbki pozytywnej, czyli tej, która powinna być podobna, jest mniejsza niż odległość od A do N plus margines, nasz margines alfa, który występuje tutaj we wzorze tej funkcji kosztu, to przykład jest uznawany za prosty, tak? Czyli no, ustawmy sobie tutaj naszą próbkę N, tak? Negatyw. Gdyby ona była gdzieś powiedzmy tutaj, no to tę odległość do anchor sobie poprowadzimy tutaj. Ona na pewno jest większa niż odległość do próbki pozytywnej, którą mamy tutaj, plus margines, tak? To właśnie w tym pomarańczowym polu. No i wtedy przykład jest prosty, easy, tak? On leży sobie w tym zielonym polu. Co to oznacza dla naszej funkcji kosztu, tak? Jeżeli odległość od A do P jest mniejsza niż odległość do A do N plus margines, czyli to jest mniejsze, tak? Niż to. To znaczy, że całość tego, co mamy tutaj, byłaby ujemna, ale ponieważ wybieramy maksimum z wartości tej obliczonej i zera, to nasza funkcja kosztu w tym momencie będzie równa 0, tak? Jeżeli odległość od A do P jest większa niż odległość od A do N, to przykład jest trudny i to będzie leżało w środku, tak? Tutaj mamy inną, powiedzmy, trudną próbkę, ona będzie gdzieś tutaj, tak? Też oznaczmy ją sobie N. No i możemy zdecydowanie powiedzieć, że ta odległość jest mniejsza niż odległość do pozytywu plus margines, tak? Margines mamy oznaczony tutaj. W tym przypadku jest to przykład trudny. Jeżeli przykład jest trudny, co to oznacza? Jeżeli odległość od A do P jest większa niż odległość od A do N plus margines, to ten pierwszy wyraz tutaj jest większy niż ten drugi plus margines. To znaczy, że wartość tego całego wyrażenia tutaj przed tym przecinkiem będzie dodatnia i wybierając wartość jakąś dodatnią, między wartością jakąś dodatnią a zerem, no uzyskamy tę wartość dodatnią. Czyli funkcja kosztu dla przykładów, które są trudne, no na pewno nie będzie zerowa, tak? Czyli dla przykładów prostych już jest zero,
one już są dobrze sklasyfikowane, tak? Dla przykładów trudnych następuje jakaś aktualizacja. W przeciwnym przypadku, jeżeli to leży gdzieś w tym pomarańczowym polu, tak, tutaj to mamy do czynienia z takimi przykładami, które są półtrudne, semi-hard. Natomiast aktualizujemy wagi sieci tylko trudnymi przykładami. Tak? Dla innych los, czyli ta nasza funkcja kosztu równa się 0, tak jak sobie tutaj na podstawie tej matematycznej postaci tego loss function powiedzieliśmy, tak? No bo nie ma sensu aktualizować kosztu w przykładach, które są już dobrze klasyfikowane, tak? Jeżeli odległość od A do P jest mniejsza niż od A do N, no to już jest powiedzmy to, na czym nam zależy, tak? Negatywne powinny być dalej, pozytywna powinna być bliżej. Dodatkowo wprowadzamy sobie jakiś ten margines bezpieczeństwa, tak? Czy po prostu margines. No i to kryterium jest spełnione, tak? Natomiast jeżeli jest odwrotnie, tak? I ten punkt negatywny, który akurat mieliśmy w tym przypadku tutaj, tak? Leży bliżej niż pozytywny, no to nie jesteśmy z tego zadowoleni. I w tej sytuacji funkcja kosztu ma wartość niezerową, a ponieważ funkcję kosztu minimalizujemy w procesie optymalizacji, ostatecznie prowadzi do takich aktualizacji wag w sieci, które powinny spowodować, że to się nam zaktualizuje w dobrym kierunku i ostatecznie będzie wykonywało to zadanie tak, jak chcemy, czyli przykłady podobne będą blisko siebie, przykłady niepodobne będą od siebie daleko. No to jest wszystko zaprezentowane w takim artykule, widać już dość starym, przynajmniej jeżeli chodzi o standardy przetwarzania obrazów z wykorzystaniem sieci neuronowych. Natomiast ta strata trójkowa w różnych wersjach ona się przewija no, dość często, tak? I jakby sama zasada tego, żeby odsuwać od siebie próbki niepodobne, a przesuwać próbki podobne, jest podstawą działania jeszcze wielu, wielu, wielu innych tych funkcji kosztu, czy tych loss functions, które w uczeniu maszynowym, w uczeniu tego podobieństwa z wykorzystaniem uczenia metrycznego występują. I tutaj mamy przykład tego, co się stanie z wykorzystaniem uczenia takiego standardowego, tak? Czyli znów mamy ten kwiatek i znów to jest dla przykładu mnist. I co się stanie, jeżeli wykorzystamy triplet loss, tak? Te klastry stają się wyraźne, one mają jakieś środki, są jakoś tam wyraźnie odseparowane od siebie, tak? Środek jednego, drugiego, tutaj mamy środek trzeciego, środek czwartego. No i teraz tak, no, tak nasza klasyfikacja wygląda tak, jak sobie mówiliśmy, tak, przepuszczamy coś przez sieć, ta sieć nam mówi, że nasz punkt na przykład po przepuszczeniu przez sieć zwrócił wektor cech, który no, powiedzmy w tej przestrzeni klasyfikowałby go no, do położenia gdzieś tu, no to najbliżej ma do środka tego klastra odpowiedzialnego za jakąś klasę taką, nie wiem, brązową, to jest zdaje się kolor, który odpowiada piątce, tak? I na tej zasadzie działa uczenie metryczne, na tej zasadzie działa triplet loss. Widać, że te klastry już nie są tutaj na przykład w środku blisko siebie, tak jak jest w przypadku tego uczenia z wykorzystaniem tego softmaxa i później no, istnieje konieczność liczenia odległości raczej na zasadzie liczenia odległości kosinusowej. Tak? Natomiast jeżeli tutaj trafimy, no to może się okazać, że te próbki będą blisko siebie, tak? Co jest problemem w przypadku tego uczenia trójkowego? Problemem w przypadku uczenia trójkowego jest to, że przy stałym rozmiarze wsadu do sieci, tak? Tego batch size na jedną iterację, mamy mniejszy i mniejszy odsetek trójek, które biorą udział w uczeniu, tak? Bo z czasem coraz więcej tych przykładów będzie prostych. No jak pamiętamy, dla prostych przykładów no nic się nie dzieje, tak? Loss function, tak? Nasza funkcja kosztu ma wartość 0, nie ma miejsca żadne uczenie, no, algorytm tego najszybszego spadku nie wykona aktualizacji, algorytm wstecznej propagacji nie wykona aktualizacji wag w sieci. Więc no, po prostu spora część, tak, tego zbioru uczącego staje się zbyt łatwa. Te przypadki
pewnej części coraz bardziej rosnącej w miarę upływania procesu uczenia, stają się po prostu dla sieci trywialnych. Tych trudnych, rzeczywiście trudnych, staje się no, po prostu mniej, tak? Jakimś takim rozwiązaniem tego jest coś, co się nazywa hard negative mining, czyli szukamy aktywnie odpowiedniej liczby odpowiednio trudnych przykładów i tylko z tymi przykładami wykonujemy aktualizację, tak? Czyli na przykład liczymy na losowo wybranym batchu i dopiero jak zbierzemy ileś próbek trudnych, to wykonujemy jedną iterację wstecznej propagacji. No ma to sens, tak? Jak się chcemy czegoś nauczyć lepiej, to może musimy sobie tą poprzeczkę stawiać coraz wyżej i wykorzystywać coraz trudniejsze przykłady, no bo po prostu w pewnym momencie wszystko, co robimy, staje się dla nas zbyt łatwe, zbyt proste i no nie ma to sensu, tak? Nie ma sensu wykorzystanie takiej informacji do uczenia. Okej. Co w ogóle takiego interesującego wynika z uczenia metrycznego? Jak sobie mówiliśmy o tych klastrach, tak? One tak ładnie wyglądają i one są tutaj jakoś tam rozkładane w przestrzeni, zupełnie inaczej niż na tym obrazku po lewej, tak? Na tym obrazie po prawej tutaj. Natomiast, no właśnie, po zrzutowaniu na mniejszą liczbę wymiarów, tak, widzimy, że w tej przestrzeni, nawet która ma mniej wymiarów, czyli w tej przestrzeni dwuwymiarowej, mimo że zdaje się oryginalnie embeddingi, no tutaj miały, zdaje się, 512 elementów, widzimy, że te obiekty formują grupy, które są bardzo do siebie podobne, tak? No tu jest akurat przestrzeń osób, które zostały tutaj zreidentyfikowane, czy były reidentyfikowane w takim artykule, który właśnie dotyczy reidentyfikacji osób, tak? In defense of triplet loss for person reidentification, czyli właśnie tutaj była wykorzystana ta funkcja kosztu trójkowa. I widać, tak, że tutaj mamy klaster osób, które mają tam czerwono-pomarańczowe koszulki, tak? Tu jest z kolei jakieś takie skupisko osób, które mają koszulki żółte. Tutaj mamy takie, no bardziej, nie wiem, żarówiaście żółte, tak? Tu z kolei są osoby w koszulkach czerwonych, tak? Tu są takie fioletowe, ale ponieważ różowy jest podobny do fioletowego, to tutaj mamy jeszcze różowe blisko. Generalnie osoby, tak, których embeddingi wyznaczyliśmy i które te embeddingi były podobne do siebie, również w tej dwuwymiarowej przestrzeni leżą blisko siebie, więc możemy dokonać też jakiegoś takiego grupowania na pewne jakieś skupiska, które no, charakteryzują się tym, że posiadają pewne cechy, które unifikują jakieś grupy tych osób, tak? No, wydaje mi się, że to jest takie dość ciekawe, to, że rzeczywiście później można to no, w sposób nawet taki naoczny zinterpretować i rzeczywiście, że to ustawia nam te osoby w jakichś takich mających sens, nawet z naszego punktu widzenia klastrach, tak? Tutaj mamy jakieś osoby z czymś zielonym. Możemy tutaj na przykład na takiej stronie Celebs Like Me sprawdzić, do jakiego celebryty jesteśmy najbardziej podobni, wrzucając zdjęcie, tak? Albo swoje, albo jakiejkolwiek innej osoby. Będzie właśnie w oparciu o wyznaczony wektor jakiś tam charakterystyczny dla przesłanego zdjęcia sprawdzać, do jakiego celebryty jesteśmy podobni, czy do jakiego celebryty jest podobna osoba na tym zdjęciu, ponieważ gdzieś tam w bazie ma zgromadzone też odpowiadające tym osobom z tej bazy danych celebrytów te embeddingi, tak? Czyli te wektory opisujące te konkretne osoby. Także to jest dość ciekawe, że ta metryka, tak, czy ta odległość jest bardzo łatwo interpretowalna i nawet my jesteśmy w stanie jakoś tam złapać ten związek, tak, po ustawieniu tych próbek w przestrzeni w wyniku uczenia. Co więcej, tak, też jest ciekawe, bez problemu możemy sobie zwrócić więcej osób, tak? Nie jedną osobę, tak? Ale na przykład top 5 wyszukiwań, tak? Top 10, top 20, top 50 najbardziej podobnych samochodów, najbardziej podobnych twarzy, najbardziej podobnych miejsc,
tak? I później na przykład jakoś tam, nie wiem, dokonać ostatecznej weryfikacji, no, samemu patrząc na te zdjęcia, tak? Szukamy jakiejś osoby w kartotece, to ona nam zwróci, tak, na podstawie zdjęcia 50 najbardziej podobnych, tym 50 tylko musimy się przyglądać, a nie oglądać miliony zdjęć, tak? No, komputery są właśnie tutaj po to, żeby jakoś tam nam ułatwić w tym momencie pracę. Także jest to naprawdę, naprawdę, naprawdę moim zdaniem pod tym względem też ciekawe. I teraz, jeżeli chodzi o takie rzeczy, powiedzmy state of the art, przy czym znów omówimy sobie state of the art w rozpoznawaniu twarzy, no bo jakby tutaj się w tej dziedzinie najwięcej dzieje, tak jak mówiłem, to jest bardzo aktywne obszar badań, tak? Generalnie sieci neuronowe, tak, jeżeli chodzi o backendy, one się jakoś tam strasznie nie zmieniają. Zwykle wykorzystuje się jakąś sieć w postaci ekstraktora cech. Te sieci są często pretrenowane na zbiorze ImageNet już, tak, czyli wykorzystuje się to, że te no, reprezentacje interesujących rzeczy w obrazie bez względu na zainteresowanie są do siebie dość podobne. Tak sobie mówiliśmy, tak, że też możemy backend wytrenowany do rozpoznawania obrazów wykorzystać jako element większej sieci, która dokonuje czy segmentacji, czy na przykład detekcji obiektów w obrazie. I no jest podobnie tutaj, tak? Te ekstraktory cech mogą być pretrenowane na ImageNet'cie i na ten ekstraktor cech nakłada się jakąś tak zwaną głowę, tak? Tu po angielsku jest head. I ta głowa tak naprawdę zajmuje się ekstrakcją tego wektora opisującego z tego naszego ekstraktora, tak aby możliwe było dobrze różnicowanie tych przykładów ze zbioru uczącego. I te głowy mają jakąś tam formę, najczęściej tej formie odpowiada jakaś dedykowana funkcja kosztu. Po prostu ktoś tak projektuje strukturę tych wyjściowych warstw sieci i tej funkcji kosztu, żeby no po prostu możliwie dobrze realizowało zadanie, na przykład rozpoznawania twarzy. Można tutaj dostrzec jakąś specjalizację właśnie, to się dobrze sprawdza w rozpoznawaniu twarzy, nie zawsze jest dobre w innych aplikacjach. Także jest tego dość sporo i akurat na przykładzie tego rozpoznawania twarzy widać, że propozycji jest dużo, tak? To właśnie jest jakiś center loss, tak? Cos loss, arc loss. I bardzo, bardzo, bardzo wiele jeszcze innych funkcji kosztów, które są dedykowane uczeniu metrycznemu dla jakiegoś konkretnego zastosowania. Choć może oczywiście się okazać, że są tylko w większej liczbie niż tylko tym jednym zastosowaniu dobre, tak? Nie mówię, że wykorzystanie jednego do jakiejś aplikacji przekreśla jego przydatność w innych, chociaż często się okazuje, że takie dedykowane rozwiązania są akurat w tym przypadku lepsze. Ok, więc jak działa ArcFace, tak? Oprócz wyznaczonego wektora cech z sieci neuronowej mamy wektor VAC, który po przemnożeniu wektora cech z jego odpowiednią kolumną, tak? Liczba kolumn odpowiada liczbie klas, bo tutaj też jakby dokonujemy ostatecznie zadania klasyfikacji, przynajmniej w fazie uczenia, bo tak jak dla wszystkich tych przykładów, o których mówiliśmy wcześniej, później zrzucamy tą głowę, że tak powiem, i wykorzystujemy sam mechanizm wyliczania embeddingów, tak? Po przemnożeniu przez tę odpowiednią kolumnę powstaje tutaj jakiś wektor opisujący i mamy tutaj tę taką kluczową część, która dodaje nam taki margines między klasami, tak? Bo jakby zadaniem tego algorytmu, tego ArcFace jest to nie tylko to, żeby on jakby rozsuwał tak jak te płatki kwiatka, tak jak mieliśmy w przypadku tego softmaxa te przykłady, jeszcze dodatkowo maksymalizował ten margines między nimi, odsuwał je od środka, tak? Czyli ta część tutaj rozsuwa, tak? Dba o to, żeby była odpowiednio kara na to, że jeżeli te klasy, które sobie nie odpowiadają, są za blisko siebie i wprowadza nam tutaj właśnie taki oparty o funkcję trygonometryczną i kąt między wektorami składnik,
następuje przeskalowanie tych cech i one głosują na pewną klasę. No i później normalnie algorytmem softmax klasyfikujemy, tak? To wyjście, przyporządkujemy to wyjście i później algorytmem krzyżowej entropii jesteśmy w stanie dokonać całą wsteczną propagację łącznie z aktualizacją tego tutaj wektora wag, tak? Czyli wsteczną propagacją aktualizujemy całą sieć neuronową plus ten wektor wag, czyli wykorzystując znaną funkcję kosztu, wprowadzając właśnie taką specjalizowaną głowę, która nam rozsuwa te klasy, tak, w sensie jakiegoś takiego marginesu kątowego, odsuwa też od środka, żeby tutaj nie spotykały się w środku, jak to było w przypadku zwykłego softmaxa. Dba to o to, żeby te klasy w przestrzeni tej n-wymiarowej, gdzie n to długość deskryptora, były odpowiednio od siebie oddalone. Szczegóły znajdziecie razem ze sformułowaniem funkcji kosztów takiej publikacji. No, to jest właśnie względnie świeża rzecz, aktualnie uważana za najdokładniejszą metodę, jeżeli chodzi o rozpoznawanie twarzy. Natomiast jeżeli chodzi o ogólną zasadę, to widzicie, że jest to podobnie. Tak? Mamy sieć neuronową, na którą nakładamy głowę. Głowa wykorzystywana jest tylko podczas procesu uczenia. Po zakończeniu uczenia ją odrzucamy i tak naprawdę sieć wyuczona służy tylko i wyłącznie do generowania pewnego opisu tego, co widzi, i ten opis w postaci wektora jest tak naprawdę tym, co porównujemy do innych opisów, które mamy zebrane w jakiejś bazie. Tutaj funkcja kosztu, tak, jeszcze zebrana, czyli rozkłada te wektory opisujące na hipersferze, tak, tutaj mieliśmy ten taki schematyczny rysunek, on oczywiście jest zrzutowany na dwa wymiary, no, żeby się to łatwo czytało, ale jeżeli mamy do czynienia z jakimś tam n-wymiarowym, tak, wektorem, no to te wektory opisujące będą położone na hipersferze, no i ta funkcja kosztu, tak, łącznie z taką modyfikacją struktury sieci daje nam maksymalizację odległości między klasami i jednocześnie też maksymalizuje zwartość wewnątrzklasową, czyli te klastry rzeczy podobnych powinny być maksymalnie skupione, tak? To też jest schematycznie w tej publikacji, która była tutaj przywoływana, pokazane w ten sposób, tak? Że softmax po odłożeniu, tak, na jakiś tam promień tych wartości deskryptorów, no dalej jakby powoduje to, że one na tych jakichś granicach między jednym a drugim, jedną za drugą klasą dość blisko siebie leżą, a arcface razem z tym arcloss daje nam to, że te klasy są bardziej skupione. No i ten margines, tak, który byśmy tutaj rozumieli jako kątową odległość między klasami, jest rzeczywiście maksymalizowany zgodnie z tym, co było tutaj powiedziane. Także tak działa arcloss w skrócie i no aktualnie jest to chyba najdokładniejsza, na pewno jedna z najdokładniejszych metod rozpoznawania twarzy, właśnie wykorzystująca to uczenie metryk, uczenie metryczne, tak? Ale tak jak sobie powiedzieliśmy wcześniej, no, nie musimy tego ograniczać oczywiście do rozpoznawania twarzy. Można to wykorzystać w bardzo, bardzo wielu innych aplikacjach. Wszędzie tam, gdzie chcemy określić podobieństwo, tak, a nie chcemy przetrenowywać sieci neuronowej za każdym razem, jak wprowadzamy jakiś nowy przykład, czy odejmujemy przykładów, to się na pewno sprawdzi. Ok. To mielibyśmy już w zasadzie koniec zagadnień, jeżeli chodzi o opis uczenia metrycznego. To jest taka specjalizowana technika, natomiast w ramach uzupełnienia jeszcze informacji o tych konwolucyjnych sieciach neuronowych dla obrazów. Pomówimy sobie jeszcze o autoenkoderach, tak? Autoenkoderach, czyli jeszcze innym takim typie sieci neuronowych konwolucyjnych, ale nie tylko, tak? Mówimy o sieciach neuronowych konwolucyjnych, ale duża część tych zagadnień jest też czymś, co ma swój odpowiednik w standardowych sieciach neuronowych. No i cóż, ogólnie rzecz biorąc i w dużym skrócie, autoencoder to jest taka sieć neuronowa, która uczy się kompresować jakąś informację, którą ma na wejściu, tak? Czyli kompresujemy te dane, efektywnie kodujemy do jakiegoś takiego skróconego czegoś, tak?
ale no, podobnie robiliśmy w uczeniu metrycznym, tak, bo kodowaliśmy sobie mrozek do jakiegoś krótkiego deskryptora. Natomiast tutaj jeszcze warto zaznaczyć, że zadaniem enkodera jest też ewentualna rekonstrukcja z tego takiego zredukowanego opisu na wyjście, tak? I ta rekonstrukcja, to jest zwykle celem, tak, autoencodera, ta rekonstrukcja powinna się odbyć tak, że jest no, jak najbardziej możliwie zbliżona do oryginału. Te autoencodery są no, chyba mniej popularne generalnie niż inne sieci neuronowe, na pewno mniej popularne niż sieci do rozpoznawania, czy jakoś tam wykrywania obiektów, tak, czy sieci do segmentacji, ale mają jakieś praktyczne właściwości, które są dość ciekawe i sobie o nich powiemy. Będziemy mówić takie autoencodery klasyczne, tak? Czyli tak, mamy autoencoder, tak? To jest sieć neuronowa, którą uczymy tej kompresji, tak? I celem jest rekonstrukcja najbardziej zbliżona do oryginału i ona składa się z sieci neuronowej. Ta sieć może być konwolucyjna, tak? No, co miałoby sens, jeżeli będziemy mówić o obrazach. Ta sieć jest nazywana enkoderem. Czyli taka sieć, która enkoduje, tak? Później mamy taki moduł, który się nazywa po angielsku bottleneck, po polsku może szyjka butelki brzmi nie za dobrze, ale nazwijmy to kodem, tak? Czyli takim miejscem, gdzie właśnie powstaje już, tak, po zredukowaniu tej reprezentacji przez enkoder, ten kod, czyli ta zredukowana, zmniejszona, skompresowana reprezentacja informacji wejściowej. No i na wyjściu mamy dekoder, czyli sieć neuronowa, która znów może być konwolucyjną siecią neuronową, która rekonstruuje z tego kodu, który powstaje w tym bottlenecku, informację wyjściową. Do czego to może służyć w ogóle? Tak? Stworzenie takiej bardzo mocno skompresowanej reprezentacji, która tak naprawdę ma przechowywać tylko najistotniejsze informacje o tym, co się znajduje na naszej próbce danych wejściowych, czyli na przykład na obrazie, powoduje, że takie składowe, które są nieistotne, które są mało ważne, zostają pominięte. Co można na przykład wykorzystać do odszumiania obrazów, tak? Jeżeli nauczymy autoencoder tego, co w obrazach jest ciekawe, to jeżeli podamy mu na wejście no coś, co jest ciekawe, ale dodatkowo zakłócone w jakiś sposób nieciekawą, nieinteresującą nas informacją, no to ten autoencoder nauczy się odtwarzać to, co interesujące i to, co nieinteresujące pomijać, tak? Bo w procesie uczenia właśnie nauczy się, że to, co jest ciekawe w obrazie, tak? I to, co tak naprawdę składa się na obraz w największej mierze, jest to, co się na nim znajduje, nie to, czym ewentualnie ten obraz będzie zaszumiony, tak? No i jako taki przykład możemy sobie podać te na przykład cyferki z sieci ze zbioru mnist, tak? Czyli te cyferki ręcznie napisane od 0 do 9. Jeżeli sobie wybierzemy na funkcję kosztu, tak? Jakiś mean squared error, czy błąd średni kwadratowy lub krzyżową entropię binarną, na wyjście będziemy dawać tę samą cyfrę bez szumu. Przepraszam, na wyjście podajemy jakąś cyfrę z szumem, tak? A na wyjście no, otrzymamy cyfrę bez szumu, tak? Czyli no, będziemy po prostu podawać odpowiednio dane uczące, to właśnie sieć nauczy się, no, czym jest cyferka 2, tak? Jak podamy mu zaszumioną cyferkę 2, to on z tej redukowanej reprezentacji, którą tutaj posiada, tą bezszumną, że tak powiem, cyferkę 2 odtworzy, no bo nauczy się, że te składowe, które są odpowiedzialne za to, co jest cyferką, tak? To jest to, o co chodzi, a to, co jest szumem w obrazie, to tak naprawdę dla tej naszej skompresowanej reprezentacji jest nieistotne, bo nie ujmuje nam jakby tego, co jest tą kluczową, co jest tą najważniejszą dla nas informacją. Tu jest taki fajny post, który pokazuje, jak da się sobie stworzyć autoencodery. Myślę, że spokojnie można to przerobić w ramach notebooka, gdyby ktoś był zainteresowany, tak? No ale to jest przykładzik, który jest bardzo prosty i czasami chcielibyśmy pracować z jakimiś obrazami, które są bardziej złożone niż cyferki z mnista, tak? Które mają stosunkowo niewielką rozdzielczość, nie są kolorowe. No i oczywiście takie coś też możemy zrobić, tak? Tu mamy przykład takiej sieci, która się nazywa RedNet.
To jest akurat publikacja z roku 2016. No i ten autoencoder ma troszkę inną strukturę niż to, co mówiliśmy sobie, tak? Że to mówi, że ten bottleneck nie jest jakoś tak bardzo wyróżniony, natomiast ta sieć jest o tyle na pewno autoencoderem, że ona w procesie uczenia ma odtwarzać z informacji wejściowej możliwie niezmienioną informację wyjściową, tak? No i widać, że tak naprawdę ma trochę podobną strukturę do UNETa, tak? Składa się z szeregu konwolucji, później z szeregu dekonwolucji, tak? Czyli podajemy na wyjściu obrazek, na wyjściu otrzymujemy obrazek, który też ma, ma być możliwie wiernym odtworzeniem tego, co jest na wejściu, tak? Mamy jeszcze te połączenia omijające, łączące parami, odpowiadające sobie stopnie, tak? Tego układu autoencodera, tak? Enkodera i dekodera. I do czego to możemy wykorzystać, tak? Do czego możemy wykorzystać autoencodery, które są zbudowane na przykład tak jak RedNet. To jest taka szeroka gama zastosowań, które nazywamy Image Restoration. Czyli na przykład, nie wiem na ile to będzie widoczne na filmie, ale to jest taki obrazek, który ma artefakty od takiej dość ciężkiej kompresji do formatu JPEG. I możemy sprawić, tak, odpowiednio wyłączając autoencoder, tak, żeby możemy sprawić to, że ten obrazek będzie wyglądał ładniej, tak, że będzie pozbawiony tych blokowych artefaktów i odbarwień. Możemy sobie tutaj zrobić zdjęcie z flashem, bez flasha, jakoś to sztucznie odtworzyć, tak, te rozbłyski, jakoś tam wyeliminować troszkę szum, tak. Możemy właśnie, jeżeli chodzi o samo odszumienie, potraktować to odszumienie jako tą podstawową funkcję naszego autoencodera, no i możemy sobie nauczyć sieć, która po prostu będzie usuwała szum z obrazu, tak? Też ciekawa rzecz. Mamy też możliwość robienia czegoś, co się nazywa inpainting, czyli zastępowania, czy uzupełniania brakującej informacji w obrazie, tak? Mamy takie obrazy z białymi plamami, no i możemy nauczyć sieć neuronową odtwarzać tą brakującą informację tak, że ona uzupełni ją w jakimś takim w miarę sensownym sposób. Także to, czym zostanie ten obrazek uzupełniony, będzie miało sens pod względem kontekstu, pod względem jakiejś semantyki opisu tego, co się na obrazie znajduje. Mamy wreszcie też coś, co się nazywa super resolution, czyli po prostu podwyższaniem rozdzielczości obrazu. My postaliśmy w zeszłym roku na przetwarzanie obrazu te techniki interpolacyjne. Okazuje się, że sieci neuronowe, ponieważ mają możliwość uczenia się i wybierania odpowiednich rozwiązań na podstawie kontekstu, są w tym skalowaniu obrazu po odpowiednim nauczeniu po prostu lepsze. Więc skalowanie obrazu tutaj też wyjdzie lepiej, niż gdybyśmy stosowali interpolację, zwłaszcza jeżeli ten stopień powiększania jest spory, tak? No inpainting to jest znów jakieś uzupełnianie brakującej informacji w obrazie, ale w tym momencie w wyniku takiego przesłonięcia przez tekst, który został na ten obraz jakoś tam nałożony. Tak, czyli możemy sobie z powrotem zrobić przywrócenie, tak, restoration takiego obrazka do stanu pierwotnego, nawet jeżeli on został czy tam zabadziany. I jest taka fajna rzecz. Ona co prawda już jest oparta nie o autoencodery, ale też w jakimś tam stopniu, nie wiem jakim dokładnie, o sieci typu GAN, czyli generatywne sieci przeciwstawne, ale to narzędzie nazywa się deoldify, czyli takie odstarzanie obrazów, tak? Czyli na przykład ma możliwość pokolorowania starego zdjęcia, uzupełnienia informacji, jeżeli te zdjęcia są jakoś zarysowane albo mają jakieś ubytki, dodatkowo jakoś tam powiedzmy lekko je wyostrza i polepsza kontrast, bardzo fajnie to się sprawdza, też można sobie gdzieś tam demo online obejrzeć. Także autoencodery są takimi właśnie sieciami, gdzie jeżeli możemy wyuczyć mapowania obrazu w obraz też, tak, to jeżeli to mapowanie obrazu w obraz sprawi, że ten obraz będzie ładniejszy, albo będzie miał uzupełnioną jakąś informację, albo będzie miał podwyższoną rozdzielczość, no to jak najbardziej autoencodery mogą do tego posłużyć, tak? I taki autoencoder, sieć typu autoencoder, właśnie taka sieć RedNet, może być na przykład do tego wykorzystana. To jest oczywiście przykład, bo tych autoencoderów do tego zastosowania Image Restoration, tak jak to jest też w artykule napisane, jest oczywiście więcej.
Okej, okay. Także to powiedzmy uładnienie obrazków mamy, myślę, omówione. Uczenie też przebiega prosto, tak? Podajemy na wejście sieci zepsuty obrazek, na wyjście sieci ten ładny, który chcemy uzyskać, czyli na przykład na wejście podajemy obraz z dziurami, na wyjście podajemy obraz bez dziur, stosujemy jakąś funkcję kosztu, na przykład błąd średniokwadratowy albo inne, na przykład podobieństwo strukturalne, też structural similarity jest taką funkcją, którą się wykorzystuje. No i po prostu uczymy sieć normalnie, wykorzystując te algorytmy, które już znamy. Natomiast autoencodery mają jeszcze jedno takie interesujące zastosowanie, czyli detekcję anomalii. Będzie mówić oczywiście siłą rzeczy o anomaliach obrazowych, ale tak jak mówiłem, dużo z tych rzeczy, o których tutaj mówimy, rozszerza się na ogólne uczenie maszynowe z wykorzystaniem sieci neuronowych, czyli możemy też autoencodery na przykład wykorzystać do detekcji anomalii w przebiegach czasowych. I na czym pobiega ta detekcja anomalii, jak się z tego korzysta, co zrobić, żeby sieć to robiła. Jeżeli uczymy sieć rekonstruować obrazy normalne, tak, to podanie obrazu, który jest w jakiś sposób anormalny, spowoduje, że sieć, starając się wykonać rekonstrukcję, która będzie możliwie bliska normy, no jakby uwypukli, jeżeli zbadamy różnicę między tym, co zostało wygenerowane, a tym, co rzeczywiście zostało podane, tak, tym obrazem z anomalią, uwypukli te miejsca, w których te anomalie istnieją, tak? I wykrycie tych różnic, jakieś umiejscowienie ich w obrazie, daje nam możliwość wykrycia tych właśnie anomalii, tak? W pojedynczych obrazach, ale jak się okaże, również w sekwencjach obrazów w wideo, tak? I tu mamy takie proste, schematyczne przedstawienie takiego zastosowania. Mamy wejście, tak? Wejście jest widać pojedynczym takim obrazkiem, pojedynczym slajsem, jak to się mówi, z badania rezonansem magnetycznym. I tutaj w tym miejscu, tak? No jest coś takiego niefajnego. Tu się coś takiego zrobiło. Nie jestem lekarzem, więc nie powiem dokładnie co. Natomiast, jeżeli uczyliśmy nasz autoencoder tylko i wyłącznie rekonstruować obrazy, które są normalne, czyli takich zdrowych mózgów, to on będzie starał się również z tego zrobić taką rekonstrukcję zdrowego mózgu. Tak? I widzimy, że tutaj to, co powstało na wyjściu, w jakimś tam stopniu no, nie zawiera tego pola, które jest wyraźnie jaśniejsze. Tak? To jest jakaś tkanka, która w mózgu została ewidentnie uszkodzona, czy przez jakiś guz, czy przez jakieś blizny w związku z niedokrwieniem, czy coś w tym stylu. I odejmując obraz źródłowy, tak, od tego, co powstało nam w wyniku rekonstrukcji i wykonując jakieś proste programowanie, otrzymujemy coś takiego. Tak? No i ten obszar tutaj, taki biały, ewidentnie, który wcześniej zaznaczyłem, jest na tym i widać, że jest jeszcze, o tutaj, gdzieś taki fragment, który w wyniku rekonstrukcji tu się nie pojawił tak intensywnie. W związku z tym prawdopodobnie są to obszary, tak, te największe, którym odpowiadają jakieś schorzenia tego mózgu i no, być może lekarz powinien się jakoś tam specjalnie temu przejrzeć. Tak? Co jest fajne w trenowaniu w ten sposób i w wykorzystywaniu tego w ten sposób? Tak? Anomalie to są takie rzeczy, których no, zgodnie z nazwą się nie spodziewamy i czasami nawet nie wiemy, czego szukamy. I ta sieć, mimo tego, że my tego nie wiemy, ona też jakby tego nie wie, co tak na tym obrazie jest, to jakby przez możliwość uwypuklenia i wskazania tych różnic i tak jest w stanie to zrobić, tak? Często też się to wykorzystuje w takich aplikacjach, gdzie trudno nam zebrać dane uczące, tak? Są jakieś takie zdarzenia, które mocno odbiegają od normy, ale zdarzają się bardzo rzadko. W związku z tym zebranie zbioru danych do uczenia nadzorowanego jest bardzo trudne. Natomiast mamy masę, nie wiem, z prawidłowego działania maszyny, czy jakiegoś sprzętu, czy jakiegokolwiek innego monitorowanego zjawiska, masę danych, które odpowiadają normie. Więc jeżeli nauczymy autoencoder tego, czym jest norma, to właśnie na tej zasadzie, która jest przedstawiona między innymi na tym rysunku, jesteśmy w stanie wykryć wszystkie sytuacje, czy wszystkie momenty, czy wszystkie miejsca na obrazie, które od tej normy odbiegają, tak? I zupełnie nie musimy nawet dysponować przykładami tych zdarzeń anormalnych, no co jest trudne, jeżeli one są bardzo rzadkie, spotykane i trudno je gdzieś tam zarejestrować, a zarejestrować w odpowiedniej liczbie już w ogóle bardzo trudno. Dysponujemy tylko bardzo dużym zbiorem tego, co jest normalne i to nam wystarczy do przygotowania takiej aplikacji, tak?
Także to na pewno jest coś, dzięki czemu te autoenkodery się detekcji anomalii nadają. Wytrenować właśnie na zbiorze normalnym, i później każde jakieś odstępstwo od normy możemy sobie gdzieś tam uwypuklić i zlokalizować. Że powiedzieliśmy sobie o obrazach, ale było wspomniane wcześniej, że jest to również coś, co możemy zrobić w wideo, tak? No i tu mamy taki przykład w wideo, tak? Mamy encoder, który bierze 16 klatek obrazów w rozdzielczości 128x128, które są przerobione na skalę szarości, tak? Ten jeden kanał barwny jest tylko. Mamy sieć neuronową. No i później to się rozdziela na dwie takie gałęzie, tak? Pierwsza tutaj, druga tutaj. One są też dekoderami, tak? To jest autoenkoder, który mamy jeden enkoder i dwa dekodery. Te dekodery mają dwa różne zadania, tak? Dekoder jeden w tej warstwie górnej, to jest warstwa rekonstrukcyjna, to jest standardowy dekoder, on stara się odtworzyć aktualną klatkę, natomiast mamy dodatkową taką gałąź predykcyjną, ona się nam stara przewidzieć na podstawie tych tam klatek, jaka będzie następna klatka, tak? I tu znów, jeżeli nauczymy czymś, co jest normalne, to jeżeli to, co się przewidzi, gdzie mocno odbiegało od tego, co się dzieje, no to też jest to jakiś sygnał, że w tych miejscach być może dzieje się coś dziwnego, tak? To mamy też właśnie z tej publikacji przykładowe obrazy. No i jeżeli to jest nauczone na jakichś normalnych obrazach, to jakieś takie anormalne zachowania, typu to, że ktoś zaczyna nagle biec, tak? Zostaną wyłapane, tak? Tak samo jak tutaj samochody, które poruszają się z prędkością, która prawdopodobnie jest nieco wyższa niż ta, której byśmy się spodziewali. I tu są te predyktory tego właśnie, co nam sieć przewidziała, że powinno się zdarzyć w przyszłości, tak? Tutaj tego dziecka nie ma, tu się nagle pojawiło, tylko się szybko porusza, więc no jest to wykryte jako jakaś anomalia. No i wyobraźmy sobie teraz, że mamy pana Zdzisława, pana Zbyszka, który siedzi sobie, no oglądając już od 4 godzin na systemie monitoringu miejskiego, 64 monitory na raz, przecież on tam już po tym czasie już na pewno nic nie widzi. No i jak mu damy do użytku taki system, który mu pokaże, nie wiem, najważniejsze albo top 3 tylko najważniejszych ekranów, na których prawdopodobnie coś tam się aktualnie dzieje, i do tego coś takiego, co jest prawdopodobnie niezgodne z normą, która została do tych kanałów ustalona, tak, w procesie uczenia, no to ten człowiek będzie nam wdzięczny i w ogóle być może będzie w stanie cokolwiek zobaczyć, cokolwiek wykryć, tak, w takich obrazach. Także no, to akurat takie zastosowanie z dziedziny monitoringu, tak. To jest właśnie też przebieg takiej jakby funkcji też tego artykułu, która się nazywa regularity score, czyli jakby, nie wiem, poziom normalności, tak. I widzimy, że na początku wszystko jest bardzo normalne i wszystko oscyluje w granicach tego 1. Czyli po prostu chodzą sobie normalnie, ludzie tak zwykle chodzą, a tutaj pojawia się to biegnące dziecko i ten poziom normalności momentalnie spada, tak? Tutaj mamy zdecydowanie do czynienia z takim pogorszeniem tej normalności. No i w tym momencie byśmy temu panu Zbyszkowi czy panu Zdzisławowi na tym monitorze to pokazywali. I tutaj to dziecko znów biegnie sobie, tym razem w drugą stronę, i znów ten poziom normalności gdzieś tam spada, tak? I pan Zbyszek wie, kurczę, może warto tutaj spojrzeć. Akurat biegnące dziecko prawdopodobnie nie jest powodem, dla którego należy wstrzymać alarm, ale gdyby tam ktoś kogoś gonił, albo ktoś by tutaj zaczynał wykonywać intensywne ruchy w związku z innymi aktywnościami, być może warto by było o tym wiedzieć. Albo na przykład wjechałby na jakieś tam miejsce, które jest generalnie zabronione samochód, czyli pojawia się tam obiekt, którego normalnie tam nie ma, prawdopodobnie też oznaczone by to zostało jako anomalia i tym samym wykryte przez właśnie taki system z autoenkoderem. Okej. To myślę, że byłoby na tyle, jeżeli chodzi o ten temat. Mam nadzieję, że no, ta dalsza podróż w zastosowania sieci neuronowych była też dla Państwa interesująca i satysfakcjonująca, jeżeli chodzi o odbiór. Ja tymczasem się żegnam i zapraszam na kolejny wykład, a jeszcze nam ich troszkę zostało i jeszcze sobie troszkę o tym pomówimy. Także do usłyszenia.